Witam serdecznie, kochani, w ten czwartkowy, popołudniowy dzionek. Czas. Rzadko się Wam ostatnio pokazuję, ale tak jak mówiłam wcześniej, nie czuję się najlepiej. Jest dużo spraw, które mnie przygnębiają. Ostatnio też jestem w trakcie pisania pracy dyplomowej, więc też to dla mnie jest dość czasochłonne. No, nie, zaczęłam niedawno, ale no teraz muszę dzielić czas między obowiązki, między jakieś tam przyjemności, między jakieś zobowiązania, których się podjęłam, więc no nie jest to takie wszystko łatwe i proste. Jak wiecie, ostatnio byłam w domu pełnym antyków. Pojechałam tam zrobić wycenę starych rzeczy, mebli, porcelany, szkła. No, zrobiłam Wam filmik, ale byłam w takim szoku tego, co tam było, że kręciłam w pionie, za co Was przepraszam, że ten filmik nie był taki dokładny, że wszystko mogłam Wam pokazać. No, dom stary i wszystko w nim było ciekawe, cenne i takie niesamowite. I chciałam Wam pokazać rzeczy, które sobie przywiozłam w ramach tej wyceny. To są rzeczy uszkodzone, które właśnie postanowiłam, że będę je odnawiać. No, szkoda mi ich było zostawić, bo prawdopodobnie by trafiły gdzieś na śmietnik, bo pewnie by ich nikt nie kupił. Są jeszcze w fazie pracy, ale dlatego Wam je pokazuję teraz, żeby było widać, co jest już zrobione. Jeszcze Wam chciałam pokazać rzecz, którą zrobiłam kiedyś. Z jednym filmu śmietnikowych, tam był taki świecznik pamiątkowy, jakiś niemiecki napis tam był, jakiegoś miasta, i to takie było białe, zwykłe, nieciekawe, ale zrobiłam z niego coś takiego. Dołożyłam na ten napis ten ornament, to jest z modeliny zrobione i tak się prezentuje. Tutaj troszeczkę mi się nie domalowało, ale jeszcze będę to poprawiać. Ten świecznik właściwie zmienił swój wygląd. To jest porcelana, ale na złoto jest pomalowana. Jeszcze można by ją było tak troszkę postarzyć i pociągnąć tak delikatnie jakąś suchą pastelą, taką czernią albo taką pastą postarzającą. Być może to jeszcze zrobię, ale na chwilę obecną tak to się prezentuje. To jest spray z Action, ta seria Chrome, złoty Chrome. One są mniejsze od zwykłych sprayów i tak wygląda pozłocenie tego świecznika. A teraz Wam pokażę, co zrobiłam. Albo nie, co nie zrobiłam i co muszę zrobić. Nie wiem, co z nim zrobić, ale jest przecudny. Patrzcie, taki zegar dostałam. Secesyjny. Takie Art Nouveau. Nakręcany. Niestety nie chodzi, więc muszę iść do mojego znajomego pana zegarmistrza, który mieszka niedaleko. Jest obecnie radny w Mysłowicach, a jego zakład, no to już dziesiątki lat, bo najpierw ojciec był zegarmistrzem, teraz ten pan jest zegarmistrzem, więc pójdę tam do niego i światło świeci i ciężko pokazać go w całości. Nie umiem go otworzyć, bo jest drewniana, zaklejona skrzynka, tylko tu jest takie otwarcie. Nie wiem, co to może być. Tu jest tektura włożona. Ja widziałam takie zegary, one właśnie są bez tej tektury. Czemu tu ktoś włożył tekturę, nie wiem, być może dlatego, żeby się mechanizm nie kurzył. Jest fantastyczny. No nic, no. Zobaczymy, czy da się go naprawić. Na razie go nie ruszam. Później druga rzecz, to jest takie pudełko.
Zaraz Wam pokażę, co jest w środku. Bardzo stary. I w środku są takie skarby. A co to jest? To są, moi kochani, przedwojenna gra w bingo. To są takie karty. Ja w bingo nigdy nie grałam, nie znam za bardzo zasad. Wiem, że tam się podaje jakieś cyfry i tam coś się jest, bingo się woła. I do tego w takim woreczku są drewniane bierki. A nie wiem, czy wam... Oj, żeby mi nie wyleciały. Coś takiego. One są z numerkami. I tego jest tutaj cały woreczek. No i jeszcze są takie pojedyncze gierki domina, ale ono jest niekompletne. To wykorzystam na jakieś korki do butelek. Przykleję to do korka i ewentualnie będzie to taka zatyczka do jakiejś karafki. Jest kostka, jeszcze się zachowało pudełko kartonowe, ale kostka jest, jedna jest mosiężna, nie wiem czy z tego. Jest też drewniana, a ta jest chyba od tego domina, bo ona już jest drewniana, ale taka pomalowana na czarno. Więc też ciekawa zdobycz. Nie wiem, co jest na tym narysowane na tym pudełku. Chyba jakieś statki, tak mi się wydaje, ale pewności nie mam, czy to jakieś ptaki. No, jakieś, w każdym razie jakaś tutaj woda mi się rysuje na dole, że tutaj coś jest wodnego. Jakieś kamyczki. I to jest to. Gipsowa figurka gejszy. Ona była jeszcze wczoraj. Uszczyła jej się bardzo ta malatura. Więc ją podmalowałam. Wygląda teraz tak. To było też cieliste. Ja to po prostu poprawiłam troszeczkę. To jest gipsowa figurka. Śliczna, nie? Też bardzo stara. Myślę, że przedwojenna. I no, uratowałam troszkę bidulkę. Jeszcze ją polakieruję dla pewności, żeby się to tak ładnie trzymało. Podobne figurki robił z porcelany. Robiła manufaktura w Katowicach. Steatyt porcelanowe. W ogóle fabryka Steatytu bardzo często kopiowała różne wzory różnych fabryk typu Rosenthal i robiła takie figurki, na przykład tancerek, które były łudząco podobne do takich właśnie z wielkich manufaktur właśnie niemieckich. No pan właściciel, pan Buksowicz, no, miał taką fanaberię, żeby tworzyć coś podobnego na wzór jakichś modeli europejskich fabryk. A teraz Wam pokażę, co robię. Dostałam takiego aniołka. Właśnie go tutaj podklejam modeliną, bo on tutaj miał całe to ubite, więc jest modeliną klejony. Drugi nie miał skrzydełek i widzicie, tutaj mam, dorobiłam mu skrzydełka. Tutaj jest oryginał, jest złote, a ja dorabiam mu tą część ubitą z dwóch stron. Tu może lepiej widać, jak tutaj. Później to wyszlifuję ładnie. Tu mam najwięcej pracy, bo to jest anioł stróż biskwitowy. Figurka prawdopodobnie XIX-wieczna. Firma Steatyt też robiła taką figurkę porcelanową, z kolorowej porcelany zazwyczaj. Jak widzicie, tutaj dorabiam rączkę, bo ta jest biała, a ta jest szara, i dorabiam skrzydło. To skrzydło, to nie widać dobrze, bo mi tutaj światło mocno daje, ale ta część była ubita. I dorabiam właśnie skrzydełko, troszkę je wyszlifuję, bo jest troszkę grubsze od tego, ale właśnie po to, żeby było z czego zeszlifować. Rączka też będzie troszkę zeszlifowana. Nawet mi to nieźle idzie. Tu jest nawet napis, taki wycisk numeryczny. Jeszcze
ostatki złocenia gdzieś też może po złoce, żeby to tak ładnie wyglądało i aniołek będzie uratowany. Także lubię bawić się w takie renowacje. Znowu mi pamięć coś pokazuje, że coś mi kończy się w telefonie. No te renowacje, które robię, no nie są, tu macie oryginalne skrzydełka, a tu są dorobione. Nie są idealne, ale na pewno lepiej to wygląda niż ubite. Więc tak sobie tworzę, tak działam sobie tutaj, żeby troszkę zająć moje myśli, moją pamięć, moją koncentrację, żeby nie myśleć o problemach, które ostatnio mam i jakoś przetrwać ten zły czas, który mnie gnębi. No, dobrze kochani, to tyle na dzisiaj. Pokazuję się, żebyście wiedzieli, że jeszcze trwam i jeszcze działam. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się cieplutko.